Cześć tutaj Tomek Delimat, witam na kanale 13 runda. W nocy z soboty na niedzielę polskiego czasu w amerykańskim Orlando odbędzie się pojedynek Mateusza Masternaka z juniorem Dortikosem. Walka ta jest jednym z ćwierć finałów drugiej edycji turnieju World Boxing Super Series w wadze junior ciężkiej. Wyraźnym faworytem jest Dortikos, a ewentualne zwycięstwo masternaka byłoby sensacją. Czy Polaka stać na jej sprawienie? Mateusz Masternak długo dobijał się do światowej czołówki, lecz zawsze czegoś mu brakowało, by się do niej dostać. W 2014 roku przegrał niejednogłośnie na punkty z Jurim Kalengom, następnie oszukano go w RPA w starciu z Johnnym Millerem, w grudniu 2015 roku walczył z dzisiejszą gwiazdą brytyjskich ringów, Tonym Belliu i był o włos od zwycięstwa, ale w końcówce zabrakło mu nieco większej aktywności. Masternak podjął jednak kolejną próbę zbudowania sobie wysokiej pozycji. Po czterech wygranych pojedynkach z rzędu w kwietniu tego roku w Częstochowie stoczył rewanż z kalęgą. Master musiał zdawać sobie sprawę, że to dla niego walka o być albo nie być, ale trema go nie zjadła. W ringu zdeklasował popularnego El Toro, który poddał się po szóstej rundzie. Polak zdobył pas Mistrza Europy Federacji WBO, a pojedynek ten okazał się dla niego przepustką do turnieju WBSS. W drugiej edycji w stawce ośmiu zawodników mamy aż dwóch Polaków. Oprócz Masternaka jest też Krzysztof Głowacki, który w ćwierćfinale powalczy z Maksymem Własowem. Za faworytów do wygrania całego turnieju uważani są Mairis Bridis oraz junior Dortikos. Ten drugi w ćwierćfinale sprawdzi się z Masterem i eksperci na całym świecie zgodnie typują jego zwycięstwo. Trudno się dziwić, bo Dortikos to naprawdę kawał pięściarza. Kubańczyk dysponuje piekielnie mocnym ciosem. Spośród 22 wygranych pojedynków, aż 21 rozstrzygnął przed czasem. Jest też zawodnikiem, kapitalnie wyszkolonym technicznie. Dortico startował w poprzedniej edycji turnieju WBSS. w ćwierćfinale już w drugiej rundzie znokautował Dmitrija Kudriaszowa, w półfinale poniósł natomiast jedyną w swojej karierze porażkę z Muratem Gasiewem. W pojedynku z Rosjaninem spisywał się świetnie i toczył wyrównany, zażarty bój. Ostatecznie więcej energii zachował jednak Gasiew, który wygrał przez nokaut w 12. rundzie. W boksie Juniora Dortikosa trudno doszukiwać się jakichś wyraźnych słabych punktów i to nie jest dobra informacja dla Mateusza Masternaka. Kubańczyk będzie miał znaczną przewagę nie tylko umiejętności, ale i warunków fizycznych. Według danych portalu, Boxrek mierzy 191 cm, a zatem jest o 8 cm wyższy od Masternaka, ma też od niego o 10 cm większy zasięg ramion. Dorticos od pierwszego gongu spróbuje narzucić swój styl walki, a Polakowi będzie bardzo trudno temu zapobiec. Rywal będzie skracał dystans, wywierał ciągłą presję i szukał kombinacji mocnych ciosów. Bez wątpienia będzie dążył do rozstrzygnięcia przed czasem, im szybciej, tym dla niego lepiej. Mateusz Masternak musi robić wszystko, by nie dać się Dortikosowi stłamsić. Do tego przydałaby się dobra praca nóg, aktywność i przygotowanie kondycyjne. Niepokojące słowa na temat formy Polaka padły jednak z ust przemysława Salety. Po obejrzeniu treningu medialnego były pięściarz stwierdził, cytując, że Master jest sztywny jak zawsze, człapiący, wolny i bez jakiegokolwiek błysku w tym, co robi. Junior Dorticos to najtrudniejszy rywal w dotychczasowej karierze Masternaka i jeśli Polak nie zbudował na ten pojedynek formy życia, to w ringu nie ma czego szukać. Ostatnią walką Dorticosa była ta przegrana z Gasiewem sprzed 8 miesięcy, ale nie wydaje się prawdopodobne, by Kubańczyk był zardzewiały czy tym bardziej rozbity. Cienia szansy można upatrywać w tym, że czasem zdarza mu się dążyć do nokautu za wszelką cenę. Wtedy może pojawić się okazja do ulokowania na jego szczęce mocnego ciosu. Choć jednak Masternak jest dobrze wyszkolonym i poukładanym pięściarzem, a ostatnia walka z Kalengą dała powody do optymizmu, to niestety na Dortikosa potrzeba czegoś więcej. Mateusz to bardzo sympatyczny i inteligentny facet i mocno trzymam za niego kciuki, ale obawiam się, że przegra ten pojedynek przed czasem. Obym się mylił. Pojedynek Junior Dortikos-Mateusz Masternak będzie co eventem gali w Orlando. Transmisje z imprezy przeprowadzą w nocy z soboty na niedzielę od godziny 3.50 TVP1 i TVP Sport. Walką wieczoru będzie finał turnieju WBSS w Wadze Koguciej pomiędzy Jasonem Molonejem a Emanuelem Rodríguezem. Piszcie w komentarzach jakie są Wasze typy na pojedynek Masternaka z Dorticosem, czy wierzycie w sprawienie przez Polaka sensacji, no a w nocy trzymajmy za Mateusza kciuki. Ja tymczasem mówię Wam już do usłyszenia.